Witam, witam na kanale audio czy tambuki. Oto przed Państwem rozdział dziewiąty książki pod tytułem Wrzos Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, życzę miłego słuchania. Andrzej z Radliczem przyjechali wieczorem i razem zjawili się w pustym domu. Sceny, której się Andrzej obawiał, nie było tedy na razie. Służący z własnego impetu pobiegł po kazie, przyszła i, jakby nigdy nic spytała, czy życzą sobie jeść lub herbaty, tłumacząc, że oboje jesteście obiadowali na mieście. Ledwie lotem spojrzała na męża. Potem zajęła się domowym gospodarstwem, poprosiła ich do jadalni i zabawiała swobodną rozmową o wypadkach miejskich. Mówiła tylko z radliczem, bo Andrzej ponury, wściekły palił papierosy i pił herbatę. Wreszcie wstał i rzekł: Musiało się nazbierać masę interesów. Państwo wybaczą, muszę przejrzeć korespondencję. Gdy wyszedł, radlicz się roześmiał z cicha. Zmarszczyła brwi i spojrzała na nań surowo. Pana to bawi? <grym> Bawi, odparł zuchwale. Cieszę się, gdy ktoś cierpi. Głupcy nic innego nie są warci. I pani nawet nie ciekawa wiedzieć, co się stało? Wcale. Kto cierpi, nie jest głupi, ale stać się może złym. Pana to może bawić, mnie? Nie. Nie myślałem o pani cierpieniu, tłumaczył się. I słusznie. Mnie cierpieć nie wolno, odparła twardo. Pani cierpieć nie powinna, poprawił, obejmując ją gorącym spojrzeniem. Ośmiechnęła się smutno i wstała. Teść przyszedł, rzekła, wzdrygając się. Bomba pęknie. Zmykam. Nie myślę, żeby bito tłustego cielca na powrót marnotrawnego syna. Prezes poszedł wprost do gabinetu syna. Raczyłeś przecie wrócić, cegaj wściekły. Może zechcesz zastanowić się i opamiętać? Andrzej wstał i patrzył zuchwale. Nad czym mam się zastanawiać? Miałem interesa i nikomu, sądzę, nie jestem obowiązany się tłumaczyć z parotygodniowej nieobecności. Zapewne do sądu cię nie wezwą, ani do więzienia za to nie wsadzą. No, więzienie mam tutaj, mruknął ponuro. Masz dom, obowiązki, stanowisko, opinie i jesteś żonaty. Przed tym będziesz się musiał tłumaczyć. Przed żoną może spytał szyderczo, a ja ojcu zapowiadam, że ani myślę, ani chcę, ani będę się usprawiedliwiał. Ojciec mnie ożenił, ojciec wie w jakich warunkach, zastrzegam sobie swobodę i będę jej używał. Prezes patrzył na niego osłomiony: Andrzeju, czy się oszalał? Widzę, żeś niepoczytalny w tej chwili i mówić z tobą nie będę. Jako przytomniejesz, sam zrozumiesz ileś głupstwo pełnił. – Gdzie byłeś ranny? – Głupstwo, draśnięcie – burknął. – Widziałeś żonę? – Widziałem. – Miała rozum milczeć i niech to jej ojciec i nadal zaleci. Prezes patrzył na nie, ruszył ramionami i wyszedł. Nad domem zawisła ponura cisza. Andrzej wyszedł o ósmej, stary zamknął się u siebie. Kasia załatwiwszy domowe sprawy poszła na górę i szyła, rozmyślając, że znowu jak w górowie jest istotą zawadzającą i nigdzie nikomu ani miłą, ani potrzebną. O jedenastej kazała gasić światło. Andrzeja nie było. Słyszała, że wrócił dopiero o trzeciej i gwizdał jakieś kuplety. Wracał z hulanki widocznie. Nazajutrz w drzwiach lecznicy spotkała Kazia downara. Operacja była skończona. Nie pytając, po oczach jego jasnych poznała, że był kontent. Uratowana, zawołał radośnie, wyciągając do niebie ręce. Skinął głową, uśmiechnął się i ująwszy w swe olbrzymie łapy jej drobne dłonie, rzekł. Udało się, tymczasem niebezpieczeństwo zażegnane. Dobrze, dziecko nie zostanie sierotą, ale pani niech tam nie idzie. Wieczorem chyba. A czego to pani tak źle wygląda? Anemia się zbiera, paskudna choroba. Moc weźmie, nerwy starga. Nie trzeba się poddawać. Czy to można być zdrowym, kiedy się chce? Młodemu można i nawet trzeba. A nie tęsknić do pola, nie tęsknić. Ono śpi, odpoczywa teraz. Zima, chłód, głód, ludzie cierpią. U wieczorków na solcu mówili mi wczoraj... Ta pani, co ją pan doktor przysłał, to ino wejdzie i już jakby słońce weszło, zanieść im słońce w te sutereny, wyręczyć mnie starego, bo nie mam czasu, a chorobie się nie dać. Idę, profesorze, uśmiechnęła się. Popatrzył jej bystro oczy. Wie pani, kiedy człowiek głupio czas marnuje? Kiedy się nad sobą żali? Zarumieniła się, spojrzała nań wdzięcznie i rzekła. Dziękuję, profesorze uścisnęli jeszcze raz dłoni i rozeszli się Downar spojrzał na zegarek potem do notatnika mam trzy godziny dla swoich zamruczał i ruszył na smolną nie uważając wcale że o sto kroków za nim szła żona doprowadziła go do rogu nowego światu i w kwadrans po nim zadzwoniła do mieszkania w znajomej sobie kamienicy po chwili otworzono jej i w progu zamykając sobą wejście stanęła stara kobieta w czepce i kaftanie typowa chłopka Chcę widzieć się z doktorem Downarem. Baba popatrzyła na nią, ruszyła ramionami. Nesu prantu! odparła, cofając się i zamykając drzwi, ale Downarowa nie ustępowała. Nie udawaj, wiedźmo, jestem żoną doktora Downara i będę się z nim widzieć. Gwar kilku głosów słychać było w mieszkaniu. Śmiech, ożywioną rozmowę. Idź, zawołaj mi tu zaraz tego swego pana, tupnęła nogą downarowa. Baba powtórzyła swoje Nesuprantu, a że w tej chwili Downar zawołał: Barbikie, znać to jej po imię Zatrzasnęła Downarowej drzwi przed nosem Dzwoniła nadaremnie kilka razy Wreszcie zeszła i wyszukała stróża Który był wściekły, bo mu właśnie ktoś Skradł miotłę Czy tu ktoś jest u doktora Downara? No bo ja wiem, mruknął. Co to za baba tam służy u niego? Meldowana je Baba, no zwyczajna baba – Dodzwonić się nie można, a pani do onej baby ma interes, no ona ci nie gada po ludzku, żmójdzinka je, czy jakoś tak. – Chcę się widzieć z doktorem. – Ona ci nie przyjmuje państwa tutaj i no czasem prosty naród, niech pani ze swą chorobą idzie do jego szpitala. Tu ujrzał chłopaka wyglądającego z sutereny i zwrócił się do niego. – Niczyja no twoja obwiesił, gdzie je miotła, kundlu? Tyś ino przeleciał przez bramę i już miotły nie ma. – Miotła, miotła – zaskrzyczał chłopiec. – ja był mi ten ożóg, wasza może na niej dymnęła na łysą górę. Stróż podskoczył do okienka, zaczęła się szermierka językowa, podwórko zaludniło się gapiami. Downarowa wyszła na ulicę. Gdy Downar przyszedł do domu na obiad, znalazł w mieszkaniu niełata na środku jadalni wielki kufer, do którego żona znosiła garderobę. Loka i służąca pomagali jej w tym tak pilnie i ochoczo, jakby to była ich własna wyprawa, a w drzwiach od kuchni stała gruba Franciszka, kucharka i uśmiechała się, założywszy bezczynnie ręce na fartuchu. – No, co się stało? – zagadnął. – Wyjeżdżam. – Dokąd? Co tak pilno? – nie było odpowiedzi. Zrozumiał tedy, że pytać dalej nie warto. Zrozumiał, że Franciszka nie gotowała obiadu i że najlepiej zrobi, gdy zniknie. Nie rzekł słowa, tylko zacisnął zęby. Oczy mu dziwnie pociemniały, zwrócił się i wyszedł. Na schodach spotkał Andrzeja Sanickiego. Profesor wychodzi, a ja właśnie chciałem się poradzić. Służę, wstąpię do pana. Jakoś pan istotnie na chorego wygląda. Weszli do gabinetu Andrzeja. Chory właściwie nie jestem, ale miałem wypadek z bronią, byłem ranny w bok, lekko zresztą, ale musiałem za wcześnie to wrócić i gorzej mi znowu dolega. Townar go obejrzał. Trzeba poleżeć dni kilka, nic złego, ale się nie goi rany, biegając po mieście, mięśnie też poszarpane, tylko parę cali w lewo, to by pan poleżał trochę dłużej, bo do sądu ostatecznego paskudne bywają wypadki z bronią. Nie będę leżeć, profesorze, nie mogę. Ano, jak pan nie może, to nie odparł flegmatycznie downar. To patrzę pana co dzień wieczorem przez pierwsze trzy dni, a potem nauczę żonę pańską, jak zrobić opatrunek. Za dwa tygodnie będzie pan zdrów. No nie, że ona mnie opatrywać nie będzie. Ona wcale nie wie o wypadku i nie chce, by wiedziała. Profesor mi raczy dochować sekretu. Naturalnie, ale ja tu jeszcze panu coś przepiszę. Cały system nerwowy rozklekotany jak stuletni fortepian. Nigdym pana nie widział w tak złym stanie. Trzeba się szanować, panie Andrzeju. Sypia pan dobrze? Wcale nic prawie. Miałem ostatnimi czasy masę zajęcia i nieprzyjemności. Zajęcie i owszem, to zdrowe, nieprzyjemności w pana wieku i położeniu być nie powinno przy dobrej woli. Dobrej woli do troski nikt nie ma, uśmiechnął się Andrzej z przymusem. A, tak by się zdawało, ale człowiek jest jak ten robak z gadki. Siedział w śliwce? Chciał lepiej. Wlazł w orzech? Źle. Wlazł w korę drewną, Źle. Więc szukając lepiej wlazł w szan. Wtedy się uspokoił. Nie róbcie tak, panie Andrzeju. Troski służą geniuszom, bo wtedy najlepiej tworzą... Ale my, ludzie zwyczajni, jak się poddamy troskom, nie tworzymy nic, tylko piekło sobie i swoim. Nerwy dzisiejsze nieobrachowane na znoszenie nieszczęści i klęsk. Pan swoje niech oszczędza, bo będzie źle. Jako lekarz i przyjaciel pana ostrzegam. Nie szukaj szanu. Profesor taki uroczysty, jakbym stał nad grobem. Bo źle jest z Panem. Do grobu wszyscy dążymy. Jedni powoli, Inni takim pędem, jakby licho wie, co za nagroda ich tam czekała. Mniejsza zresztą o grób, bo ten nie minie, ale nie traćcie zdrowia samochcąc. Jak się pan nie zastanowi, nerwów w garść nie weźmie, to czeka pana gorszy niż grób. Niedołęstwo, roztrój, osłabienie umysłowe i fizyczne, zanik woli i sił. Jednym słowem, ruina i śmierć. Na długo może przed grobem jeszcze. – To dopiero prawdziwe nieprzyjemności będą. No, a teraz do widzenia, panie Andrzeju, i darujcie szczerość, ale wasz przyjaciel stary i wiele nędz widziałem, które można było zażegnać we właściwym czasie. – No, dziękuję, panie profesorze. Jeśli było waszym zamiarem mnie wystraszyć, toście swego dopieli. Przeprowadził go do przedpokoju, tam Downer jeszcze się zatrzymał i rzekł niech też pan uważa na żonę młoda jest i zdrowa, ale to kwiat zbladła i zmarniała w mieście widocznie trudno się akrymatyzuje jeśli kwiatem ją profesor raczy nazywać to chyba polny w cieplarni jej nie chowano stanowcza a tu robi co jej się podoba jak nic może wpaść w anemię a potem byle co z nóg zwali i poszedł Downar do restauracji na obiad i myślał o swych fachowych sprawach obiedzie na smolnej mimochodem o żonie od dawna pożycie domowe traktował jak reumatyzm zadawniony, do którego wreszcie człowiek tak nawyknie, że mu prawie nie dolega. Do Andrzeja przyjechał markam z grodziska, a że konferencja fabryczna się przewlekała, został na obiad. Cenny to był współbiesiadnik, rozmowa była swobodna, tematu jak zwykle dostarczali ludzie i plotki miejskie. Po obiedzie zjawiło się kilka osób z rodziny i zaledwie późnym wieczorem domowi zostali sami. I prezes rzekł: Obiecałeś Markhamowi być jutro w fabryce. Wróćże wcześniej, bo jutro masz fiks koniecznie być musisz. Jeśli znajdę tam wszystko w porządku, to wrócę. Żadne jeśli, musisz być i musicie tymi czasy pokazać się razem w teatrze. Mam dość plotek i skandalów. Kazia milczała, zajęta robotą. – Nic nie muszę – wybuchnął Andrzej. – I nic sobie nie robię z plotek gawiedzi. I nie myślę grać komedii, bo mi za to nie płacą. Nie jestem zresztą w humorze bawienia ludzi ani wysiadywania w teatrze. Mam inne zajęcia. – Wolisz bawić ludzi sobą? Winszuję – oburzył się prezes. – Masz siebie za bohatera, a wszyscy drwią za twoimi plecami. – Z czego? że żona moja pozuje malarzom do obrazów? Mogą mi to w oczy powiedzieć, pewnie się nie wzrusza, ani będę kruszył kopii. Słuchaj, chyba nie rozumiesz, co mówisz? Owszem, to ojciec zapomniał moich warunków przedślubnych, zastrzegałem sobie zupełną swobodę. Ojciec zlekceważył moje żądania, teraz je pozna. Proszę brać przykład z niej. Milczy, zgadza się na wszystko, bo mi nic nie może zarzucić. Biorę i daję zupełną swobodę. Inni mężowie mają dwie miary, ja jedną dla nas obojga. Nie pytam, co ona czyni i jak życie swoje urządza, w zamian nie pozwolę na żadną kontrolę i kierownictwo. Kazia podniosła głowę, spojrzała na niego jasno, smutno i bardzo łagodnie. To prawda, rozmówiliśmy się przed ślubem jak dwoje wspólników o interesie materialnym. Nie dawałam uczucia i nie wymagałam. Pan chciał się ożenić dla owej sumy legowanej przez matkę pod tym warunkiem, ja chciałam się usunąć przez wzgląd na ojca. Chciałam mu dać spokój i zadowolenie pewnością, że szczęśliwa. Była to szalona utopia. Spadłam tu tak obca i dzika, tak niewyrobiona i młoda, że pewnie winna jestem obecnemu swemu położeniu. Nie znam ludzi ani tego świata, a najgorsze, że nie umiem kłamać i udawać i wedle siebie ludzi sądziłam. Jestem bardzo winna, ale też i ukarana. Jestem panu ciężarem i kulą galernika, ludziom przedmiotem pogardy i pośmiewiska. I wedle tego, co pan zamierza czynić, niemożliwe będzie ukryć przed ojcem prawdy naszego życia. Wszystko, com budowała, czego pragnęła, nad czym pracowałam, w gruzy się rozsypie. Ale pan nie winien, nie pan cierpi, więc jest bezwzględny. Tylko panu jeszcze szczęście wróci i życie się odnowi, bo pan mężczyzna, pan władca swej doli i niedoli. Tylko dlatego trzeba, żebym ja się usunęła z drogi. Jestem w waszym domu niepotrzebna. Między wami kamieniem obrazy. Po co mamy sobie robić piekło ludziom widowisko? Po co mamy nawet udawać jak ojciec chce dla formy pustej? Dajcie mi odejść. To jedyne rozwiązanie kwestii. Obydwaj patrzyli na nią, obydwaj w głębi zawstydzeni żaden się nie odezwał. Ona raz zacząwszy nabierała mocy i potrzeby wypowiedzenia do dna swych myśli i uczuć. Ja czuję, że tu nie wyrosnę. Ludzie mnie, a ja ich nigdy nie rozumiem, ani nie pogodzę się z tym światem. Obca jestem i obcą pozostanę. Nie umiem żyć w tłumie, wciąż sądzona, szpiegowana, krytykowana, potępiana. Nie jestem ani lepsza, ani gorsza od nich, jestem inna. Przybyłam z głową pełną utopii. Chciałam serdecznie być Panu przyjacielem i towarzyszką, ojcu, jak rodzoną córką, dla siebie znaleźć jaki cel, zajęcie. Tęskniłam i tęsknię szalenie do wsi, żeby się przemóc, pracowałam i myślałam o innych. I co z tego? Dom stał się panu więzieniem. Moje towarzystwo przymusem nieznośnym, na które cała dusza pana się buntuje. Ojciec z mojej racji ma upokorzenie i wstyd wobec ludzi, a mnie uczyniono kochanką pana Radlicza, awanturnicą urządzającą schadzki pod firmą dobroczynności. Cierpiałam w milczeniu, myśląc, że może jeden ojciec przynajmniej zachowa swój spokój, ale i to mi nie dane, więc proszę was, dajcie mi odejść. Zwróciła się do Andrzeja. Robię scenę i to bardzo nie w porę, kiedy pan ma wiele przykrości, ale, ale tyle już ludzie tymi czasy o nas gadali, że gdy zniknę z horyzontu, mniej będzie wrzawy. Jutro rano rozmówię się z ojcem i mogę zaraz wrócić do Górowa. Prezes wstał i słowa nie rzekłszy wyszedł. Andrzej pod jasnym i prawym wzrokiem oczy spuścił i nagle poczuł się tak upokorzony, tak głupi, marny, nikczemny, że jak niedorostek rzekł bezmyślnie. Co ja winien? Okoliczności tak się podle złożyły. Chory jestem jak pies, wszystko mnie drażni. Cóż znowu? Nie myślałem, żeby z tego jutrzejszego fiksu i tego teatru miała być awantura. O co chodzi? Żeby się pani ojciec o niczym nie dowiedział? Odwiedzę go jutro rano, będę tu wieczorem. Chodzi nie o jutro, lecz o całe życie. Daj mi, pan, odejść, zanadto mi tu ciężko. Odejść? Jak pani chce? Żeby pani była wcale nie weszła do tego domu. Teraz mi obojętne. Pani chce odejść, wyzwolić się dla kogoś. <grytanie> dla Radlicza może, zaśmiał się gorzko. Ja pani w niczym nie krępuję przecie. Jestem tak znękany i wyczerpany, że tak nagle zdecydować się nie mogę. I pani niech się zastanowi. Prawda, byłem bezwzględny. Przepraszam. Na twarzy jej odmalowało się wielkie zmęczenie i zawód. Więc ma zostać jak było szepnęła głucho. Pani tak chciała. O nie, nie tak potrząsnęła głową. Gotowa była pracować i żyć bez miłości, ale nie w nienawiści być i żyć. Wzdrygnęła się, podniósł oczy. Nienawiść czułem ja w pani. Nie starała się pani niczym mnie dla siebie zjednać. Owszem, starałam się panu nie zawadzać, nie narzucać swą obecnością. Byłam wzięta na gospodynię domu, spełniałam mój obowiązek. Tak, spełniała pani swój obowiązek, powtórzył. Pani jest uosobieniem chłodnego rozsądku i gospodarności, przynajmniej dla mnie. Inni inną panią znają zapewne. Na obrazie Radlicza... Nie gospodaruje pani podobno, ale kocha i marzy. Żachnęła się, wstała, rzuciła na stół robotę. Dlaczego pan to mówi, wiedząc, że to fałsz? Tego nie wiem. Radlicz się wcale nie zapiera, że panią kocha, cały świat was łączy, a trudno wierzyć, żeby młody mógł żyć bez miłości. Zapewne powie pani, że na straży stoi katechizm, ale nie bardzo wierzę w ludzkie wynalazki przeciw żywiołowym siłom. Gdybym pokochała, wyznałabym to przede wszystkim panu odparła. Po co? Żeby mnie upokorzyć? Upokorzyć? Jakim sposobem? Zdziwiła się szczerze, popatrzył na nią i ruszył ramionami. A, istotnie, pani nie ma pojęcia o miłości rzucił niecierpliwie. Wstał także i syknął z bólu. Przy ruchu uraził ranę i pobladł, dotykając boku. Zauważyła to, ale nic nie rzekła. Wtedy on ozwał się twardo. Może pani śmiało tryumfować i drwić ze mnie. Rywalka pani mnie zdradziła, wystrychnęła na dudka, mąż jej mnie postrzelił. Musieli to pani ludzie dawno donieść. Miała pani rozkoszną chwilę zemsty. Ani mi ona była rywalką, bo pana nie kochała, ani czuła rozkosz odwetu, bo mnie pan nie okłamywał. Żal mi było pana. Tego mi pani nie okazała. Owszem, przed chwilą, gdym chciała się usunąć, pomyślałam, że gdybym ja kiedy pokochała, najcięższym by mi był pana widok i obecność. I, i prawa. Spojrzeli sobie teraz w oczy, wyciągnął do niej rękę. Zostanie pani? Jeszcze raz przepraszam, będę na przeszłości uważniejszy. Bez zapału i wiary podała mu dłoń. Pójdę, powiem ojcu, szepnęła z westchnieniem. Ja się położę. Może zasnę. Zawahała się i przemogła. Jeśli pan chce, umiem rano opatrzeć. Co dzień w lecznicy to czynię, mam wprawę. To już za wiele zaparcia siebie i poświęcenia. W lecznicy są bliźni, a ja wróg i kat. Dobranoc. Nazajutrz prezes zastał ich oboje przy rannej herbacie. Musiała go Kazia z wieczora bardzo dobrze usposobić i uspokoić, bo na powitanie pocałował syna w głowę i rzekł wesoło: Więc tedy downar znowu cudu dokonał z twoją macochą, córuś. Warto by chorą odwiedzić. Idę tam zaraz, ale większy cud, że jest teraz tak dobra dla mnie. Czy wie tatoś, że gdy myślała, że umrze, oddawała mi Zosię na wychowanie i opiekę? Niech żyje i niech ją sama chowa! Pójdziemy razem do lecznicy, rzekł Andrzej. To nie jedziesz do grodziska? Ano no nie, bobym musiał wracać przed wieczorem dla tego zabrania. To dobrze, chłopcze, powinniście być z wizytą u starych markamów i u tych przeklętych Wolskich. U Wolskich skoczył Andrzej. Nigdzie nie będziemy zdecydowała spokojnie Kazia. On jest niezdrów i powinien siedzieć w domu. Najlepiej nawet, gdy się położy. A ja mam wyżej głowy roboty z ramszycową, która wyjeżdża tymi dniami i zdaje na mnie cały swój kram. Więszuję, to już cię wcale nie zobaczę. Uśmiechnęła się. Jak gdyby tatuś w domu dużo sam przebywał. Wrócę na obiad i na wieczór, jak zwykle. Dziś nawet wcześniej, bo muszę kolację przygotować. Andrzej kazał konie zaprzęgać i rzekł, podsuwając jej kuriera. – Co wolisz, hugonotów czy lochengrina? – Wezmę lo, że to i ojcowie z nami pójdą. – Lochengrina. Pojutrze, dobrze? Prezes spod oka na nią patrzył i zachwycał się i radował. Nie wiedząc, jak okazać swoje ukontentowanie, począł pogwizdywać dyskretnie. Służący oznajmił, że konie gotowe. – Nie za wcześnie będzie? – rzekł Andrzej. To się przejdźcie do łazienek. ale o 11.00 nie wcześniej zaprotestowała Kazia, sprzątając pośpiesznie przy bufecie. Gdy wsiedli do powozu, Andrzej się odezwał. Co za zgroza na propozycję tych łazienek! Istotnie przeraziłam się na myśl, jakby to panu było przykre. Bywał pan tam w szczęśliwszych warunkach. Tak, spotkała mnie pani nawet parę razy w alejach, jak to już dawno. Ale czy pani sądzi, że gdy kiedy ze swym wybranym tam pojedzie, to on tam z panią pierwszą będzie? Nie, tego nie myślę, ale bym chciała być ostatnią. Tracić jest ciężej, niż wcale nie mieć. Pani to zna, zarumieniła się mocno. Gdybym nie znała, nie byłabym tu z panem. Ach, prawda, miała pani narzeczonego, zamyślił się. A jeśli on wróci. I wróci po panią. Powiem panu szczerze i otwarcie, ale to jeszcze jedna z moich utopii. Nie wróci już, a gdyby wrócił, to nie do mnie. Kochała go pani tak bardzo? Nie odpowiedziała. On poczuł falę nielogicznej złości i niechęci, coś jakby zazdrość o to uczucie kobiety, o którą nie dbał, której nie kochał, ale która sprawa była jego własnością. Wolskie! szepnęła Kazia, kłaniając się. Uchylił ją kapelusza. Szlak mnie ubije, zauważył. Skamieniała na nasz widok. Ciekaw jestem co będą teraz gadać. Ja byłem śmiertelnie ranny w pojedynku pani odesłana do rodziny. Rozwód murowany, pogłupieją. Wcale powiedzą, że jestem potwór, mesalina, żem pana potrafiła okłamać lub przebłakać, albo że sobie nawzajem tolerujemy zdrady i zuchwale stawiamy czoło opinii. Co prawda, mają trochę racji, szczególna z nas para. Mówimy sobie ty przy ludziach, pan i pani, gdy jesteśmy sami. Nie mamy żadnych tajemnic, a jesteśmy wrogami. Pani mi się zwierzą o eks narzeczonym, ja pani wyznaję swoją miłosną porażkę. Nie okłamujemy siebie, dzięki Bogu. Tylko od to idziemy okłamywać ojca. Zakończył, bo powóz stanął przed lecznicą. Dlatego kłamstwa jestem gotowa na wszystko. Nawet na pozostanie w moim domu. Nawet. I wdzięcznam panu za towarzystwo w tej chwili. Bardzo wdzięczna. Trudno tę wdzięczność okazać. Niepodobna. Ani panu potrzebna, ani miła. Ale zobaczy pan, że za ofiarę z siebie dostanie pan od losu nagrodę za mnie. Wygodnie jest mieć los za kasiera, ale jestem teraz w takim usposobieniu, że trzeba cud, by mi coś mogło zrobić przykrość lub przyjemność. Spojrzała nań z uśmiechem. A ja się zakładam, że sprawię ten cud. Pani? Ja, jeśli pan zechce ze mną pójść stąd jeszcze na godzinę z wizytą. Pójdę przez prostą ciekawość. Szpanowski wyszedł na ich spotkanie, wypadła też Zosia, dopominając się, że chce iść do Maniusi i Felisia i powitała ich uśmiechem Szpanowska. Zupełnie nas pan Kazi pozbawił, wpadnie na chwilę i już ją coś, raczej ktoś do domu ciągnie. A mnie się zdaje, że jej nigdy w domu nie ma, odparł swobodnie. To ty hulasz po świecie, rzekł wesoło Szpanowski. Od tygodnia co dzień ciebie czekają. Żona mi dokumentnie zmyła głowę wczoraj za to i tak wystraszyła, że dziesiątemu zakaże bałamuctwa. Teraz będę siedzieć w domu, aż mnie sama wypędzi. to ty, Kaziu, ostro rej wodzisz w domu, zaśmiał się Szpanowski. – Ma rację – dodała Szpanowska. – Ma młodego, ślicznego chłopca. Niech go pilnuje, bo ukradną. – Nie dam się wziąć. – Gadanie. – Nie, wiesz tam o i pilnuj sama swego. To najbezpieczniej, słyszysz? – Słyszę, mamo, ale on żartuje. Nie miałam prawa i racji do zmycia głowy, bo się nie bałam mucił, ani bawił za granicą. Miał interesa. Teraz go istotnie trochę w domu przetrzymam, bo nie zdrów i przepracowany. Reperowała pilnie jakąś okaleczoną zosi lalkę i była mu tak wdzięczna, tak wdzięczna, że nie śmiała spojrzeć. A on patrzył na jej pochyloną złotą głowę i zauważył po raz pierwszy, że zbladła i zmizerniała. Miała na skroni sieć żyłek i usta ledwie różowe. Młoda jest i zdrowa, ale to kwiat przypomniał sobie słowa psychologa downara I, i żal mu się jej zrobiło. Będę miał do wiosny dużo roboty, nim się zorganizuję, ale potem chciałbym się trochę uwolnić, wyjechać na odpoczynek. Zeszłe lato odsiedziałem w tym skwarze z powodu małżeństwa, teraz muszę to powetować. Kazia też zmarniała w mieście, potrzebuje powietrza i ciszy. Daj nam ją pan do górowa na lato! zawołała szpanowska, a szpanowskiemu zabłysły oczy. No nie zaśmiał się Andrzej nie dam jej nikomu. Ależ nie myślę was rozłączać. Razem. Ciebie znudzi wieś prędko, westchnął Szpanowski. Kaziu, użyj swego wpływu. Wstyd ci będzie, żeby się znudził. Przyjeżdżajcie. Kazia podniosła oczy do okna na ołowiane niebo. Tak jeszcze daleko do słońca i lata, rzekła. Ja chcę do Maniusi i Felisia, zawołała grymaśnie Zosia, tupiąc nogami. Pójdziesz pieszczoszko, Kazia cię zaprowadzi. Ja chcę teraz, ja nie będę czekać. Można zaraz, rzekł Andrzej, zabierzemy ją ze sobą i zdamy stryjęce do kompletu. Rad był okazji, by się uwolnić, ale gdy się znalazł w powozie, niepilno mu było do domu. Cóż, rada pani ze mnie? Spytał. O, tak wdzięczna. Nie śmiałam spojrzeć na pana ze wstydu, że pan tak musiał kłamać z mojej racji. Wcale mnie kłamał. Prawdą było, że wczorajsza pani propozycja rozstania mnie wystraszyła. Czy pani sobie może wyobrazić, jakby mnie ojciec przyjął, żebym się na to zgodził? Nie kłamałem też, mówiąc, że jestem nie do wzięcia, bo istotnie nie potrafiłbym kochać i pożądać, a i nie dam pani nikomu, bo mi gospodyni w domu potrzeba. Z nas dwojga, nie ja kłamałem, ale pani. Mówił po francusku, co obraziło Zosie. Mówisz coś na mnie, jak śmiesz. Poskarżę się, mamusi. Roześmiał się. Bądź spokojna, ani myślę o tobie. Zwrócił się do kazi i dodał po francusku. Milutkie stworzenie. Egoistka. Będzie jej dobrze na świecie. Zdecydowała filozoficznie. Zaprowadzę ją do stryjenki. Niech pan wraca do domu. A ten cud, co pani miała sprawić? Chce pan naprawdę? To proszę zaczekać. Wróciła zdyszana, rozjaśniona i rzekła do Stangreta z uśmiechem. Na pańską, Walenty, do mojej kamienicy. A Walenty też się uśmiechnął, a potem obejrzał na Andrzeja i głową pokręcił. Ruszyli, ale po drodze Kazia wstąpiła do sklepu z kwiatami i wróciła z wazonem skromnej białej prymuli. Potem wstąpiła do owocarni, a wreszcie spytała Walentego. A torby wam Józef dał? Dał, już ci wiemy porządek od paru. Ten cud mógłbyś się stać na ulicy z lepszym brukiem, zauważył Andrzej, krzywiąc się, gdy wjechali na głąb pańskiej. O Boże, rana panu dolega, jakże mnie uważna, wracajmy! Nigdy z pół drogi, głupstwo, patronek się osunął trochę. Mam doktora w domu. Bruk był coraz gorszy, domy coraz nędzniejsze. Wreszcie Walenty stanął przy samym rynsztoku przed pochyłą bramą, obok której stały dwa drewniane domostwa pamiętające chyba Szwedów w Polsce. Nad rynsztokiem stało trzech chłopaków i dziewczynka zajętych wyławianiem z brudnych mydlin pomarańczowych skórek. Na widok powozu przerwali swe zajęcia, spojrzeli i nagle wrzasnęli jednym głosem. – Nasza pani, ola Boga, ona żyje! – Chłopcy rzucili się z tym wrzaskiem w bramy, wpadli na stróża, rozległo się energiczne psia, krew i już na podwórku pisk głosów. Ludzie, rety, nasza pani przyjechała. Dziewczynka pocałowała Kazie w rękę, stróż pokłonił się jej czapką do kolan i machnął miotłą medliny z rynsztoka, a potem uśmiechnięty, wziął z rąk walentego dużą skórzaną torbę i ruszył przodem. Kazia wysiadła, pogłaskała dziewczynkę po głowie, dała jej piękne czerwone jabłko. – Braciszek, zdrów? Cóż u was słychać? – Tatuś na mieście, mama pierze. Wczoraj tatuś strasznie Józia obił, – recydowała idąc obok niej. Za bramą było podwórze, otoczone ze wszech stron odrapanymi, nędznymi domami, z których w jednej chwili wysypała się ciżba ludzi, dzieci, przeważnie i kobiet, ubogich, nędznych, jak to ich otoczenie. Poza oknami widać było twarze tych, co zejść nie mogli pracą zajęci, a cała ta szara masa szłaku kazie otaczała ją, ogarniała, witała jak dobrą znajomą z okrzykami dobrodusznej, szczerej radości. Andrzej znał w fabrykach to pospólstwo, ale znał ich jako pokornych i nieufnych albo zbuntowanych i zuchwałych. Znał te twarze zniszczone przedwcześnie nędzą albo cyniczne zepsuciem, Znał milczenie ponurego oddania lub pomruk głodem rozjuszonej bestii, znał ich pijanych, znał fałszywie pochlebnych, ale to co widział teraz, było dlań zupełnie nowe. Kobieta ledwie odziana, z rękoma obnażonymi po łokcie i białymi od mydlin, z twarzą szeroką, czerwoną, typowa wesoła mazurka z zadartym nosem i siwymi wesołymi oczami, widocznie rej wodziła i była adiutantem kazi wśród tej armii malutkich i biednych, bo dotarła pierwsza do pani i śmiejąc się wołała A widzicie? Nie gadałam Pani do nas się zjawi, co miała nas porzucić? Ola boga, a oni co pletli A umarła, a chora, a zabili ją A widzicie, widzicie? Żywa i cała Ja mówiłam, co wy ta wiecie? Jak państwo żyją? Mają i oni swoje kłopoty i zajęcia, coś ci jej przeszkodziło? Najgorszy ten pies, Józefiak, to on gardłował. Macie waszą magnatkę, pobawiła się wami i tyle ją będziecie widzieć. Tu chłopcy roześmiali się chórem, a jeden najśmielszy zawołał. A pani Tomaszowa mu za to wpysk dała, a on tak zgłupiał, tak zgłupiał i nie oddał. Oddałbym nie, krzyknęła Tomaszowa czerwieniając, a to bym chuchrę ostudziła. Była ci frajda, była, chichotali chłopcy. To Józef jak znowu bez roboty, spytała Kazia. Zwymyślał popijanemu majstra, to go wyleli. Siedzi to zatracenie na stancji na moją niedolę, odpowiedziała inna kobieta. Paniusiu złocista, nie kaszcie mnie i dzieci za niego. Zaraz tam do was wstąpię, a rządca jest? Jest, odparł stróż. I no Stasiek to już na brudnie i sobieski gospodarz wyrzucił. Rządca gwizdnął, któryś z chłopaków. Zmykajcie, zaśmiała się Kazia. Dzieci, tu są jabłka. Ale kto pacierza nie umie gładko, niech się na nie nie oblizuje. Ja się z rządcą rozmówię i zacznę egzamin od ambrozików. Słyszysz, Wicek? O gołębiach nie myśl, radzę ci. Dziadwa pierzchła kobiety przypomniały, że śmiecia pełno po stancjach, śmiecia, o które pani zawsze wojuje, i uspokojono, że opatrzność ich nie opuściła, wróciły do swych nur, a na podwórzu zostali oboje saniccy, stróż, Tomaszowa i zbliżył się ku nim garbaty jegomość, którego Kazia pozdrowiła jak dobrze znajomego. – Dzień dobry, panie Wierzbicki, dobrze, żeście Sobieskich się pozbyli, zakała to była domu – a proszę o listę zaległości komornego jego mość stanął przed nią pocałował ją w rękę a potem oczy zamknął twarz mu się skurczyła otworzył usta kwa 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 wybełkotał krzywiąc się i zaciskając pięści z wysiłku Andrzej, który się całej scenie przyglądał zrazu trochę zgorszony, potem zdumiony, potem zaciekawiony, teraz poczuł taką potrzebę śmiechu, że parsknął tak szczerze jak dawno się nie śmiał. Kazia obejrzała się na niego i po jej twarzy latało drżenie nerwowe. Na litość boską proszę mi nie odbierać powagi! szepnęła prędko i zwróciła się do nieszczęsnego jąkały. Ja właśnie pamiętam o kwartale, panie Wierzbicki, i poproszę o listę. Ale niestety każdy głuchy udaje, że słyszy, kulawy radby tańczyć, jąkała, nigdy nie traci nadziei, że będzie demostanesem. I Wierzbicki zamiast od razu oddać listę miał papier w ręku i znowu oczy zamknął. Go, 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 wiem, gospodarz dusi, podpowiedziała Kazia. – Ko, 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 – Komornikiem grozi. Dobrze, dobrze, dziś to załatwię kto nie może naprawdę płacić, za tego panu oddam. Żegnam pana tymczasem, bo muszę obejść swą czeladkę. Prawie siłą wzięła mu papier z ręki i skinęła na Tomaszową i Andrzeja. – Pa, pa, padam – bełkotał Wierzbicki. – Padam do nóg – szepnęła śmiejąc się swobodnie. – Przeklęty jąkałam, mruczała Tomaszowa. Co nie dogada, to nadokucza. Do Ambrozików idziem, paniusiu? Dla Julki pewnie wazonik. Skinała głową, zwróciła się do Andrzeja. Ma pan już dość wizyty? Nie, bawię się i zaciekawia mnie to wszystko. Służę do końca. O, to dopiero początek. O, zauważyła poufale Tomaszowa. A ja myślałam, że to mąż pani. A dlaczegoż nie uśmiechnęła się? – No, bo nie, kiedy pani mówi pan, a wam się wydaje, że kim jestem. – Juści nic złego, bo nasza pani nie taka, jak to bywają. Z ciekawości pan przyjechał albo od kuriera. Kazia szła naprzód po stromych schodach i nic nie mówiła. Na każdym piętrze, we wszystkich drzwiach czatowali na nią ludzie, ale się nie naprzykrzali prośbą, nie zatrzymywali. Wiedzieli, że nikogo nie minie, nikomu czasu nie poskąpi. Patrzyli tylko za nią, a w mieszkaniach rozlegało się zamiatanie i sprzątanie i głosy dziecinne powtarzające jedne przez drugie – pod twoją obronę, dziesięcioro euro, wierzę, Boże. Hund Huncwoty jedne, jakie ci to na jabłkach chciwa, podczas to kijem nie nagnać do pacierza – mruczała Tomaszowa. Na drugim piętrze spotkali brodatego mężczyznę w obszarpanym paltocie narzuconym tylko na ramiona. Schodził spiesznie. Zatrzymała go Kazia. Dzień dobry, Pani Józefiak. Proszę chwilę zaczekać, bo mam do Pana interes. Mężczyzna przywarł plecami do ściany, nie patrzył na nią, twarz miał złowieszczą. Śpieszno mi, nie mam czasu mruknął. Pięć minut tylko, mam wieści o Kurkowskim, parę książek dla Pana i polecenie. Drab nic nie rzekł, ale zawrócił i otworzył przed nią drzwi swego mieszkania. Izba to była zapchana dziećmi i gratami bez żadnej wartości. Na widok męża Józefiakowa się zdumiała. Wyleciał zbuntowany i wściekły, odgrażając się na panów, wracał cicho i pokorny. Rzuciła się do Kazi, podała jej stołek jedyny, dla Andrzeja otarła fartuchem kuferek. Dzieci małe i duże obstąpiły w netkazie, a ona, gładząc je po twarzach i główkach, mówiła do Józefiaka. Pan Twardowski pisze mi, że Kurkowski rzetelnie pracuje, zdrów i zadowolony. Mury fabryki już stoją, maszyny obstalowane tu w Warszawie i lada dzień będą wyprawione. Otóż prosi, żeby mu wyszukać pięciu zdolnych ślusarzy i wraz z maszynami wysłać. Pomyślałam tedy, że, że mi pan pomoże i doradzi. Ma pan pewnie kolegów dość rozwiniętych, żeby zrozumieli myśl pana Twardowskiego. To każdy, kto niebydle robocze zrozumie. Więc mi pan takich zarekomenduje. Zna pan warunki i statuty? Wiem, kto wolny i sam to szczęśliwy. Pan tak mówi, jakby i tym swoim braciom zazdrościł. Chce pan? Proszę jechać razem. Pewnie. A co z tym zrobię? Rentę im zostawię na życie, czy potopię w Wiśle? Wskazał na kubkę głów jasnych u kolonkazji. To już mój kłopot będzie. Ma, bo to prawda zresztą. Co mają żebrać? Niech zdychają ze mną razem. Bajesz pan, ja pierwsza im żebrać nie dam. Dla Władka i Stasia mam robotę, a Nusia może się już uczyć szyć. Och, uh, a Hela może na guwernantkę szydził. Hela zostanie z matką Niańczyć Jasia. Hela malutka, ale bardzo mądra, prawda? Pochyliła się do sześcioletniej dziewczynki, która najbliżej stojąc patrzyła jej w oczy, przekrzywiając główkę jak ptasze. Otworzyła torbę, wydobyła parę książek, które podała Józefiakowi. Potem już więcej na nie zważając zwróciła się do kobiety. – Tu jest dla Stasia kurtka i buty dla Władka. Wyszorujcie ich, matko, należycie i poślijcie z tą moją kartką na ogrodową do pana Hilda. Dosyć zbijania bąków, chłopaki. Trzeba wam na ludzi wyjść. Dla Anusi tu jest skrajana spódniczka i bluzka. Zeszyjcie jej to. Poniedzieli do szwalni ją zabiorę. A jakże tam komorne? Węgiel jeszcze macie? Józef jak stał z książkami w garści nieruchomy, ponury. Czapkę miał na głowie, palto na ramionach. Po twarzy latały mu myśli bezładne. Walka, bunt, wstyd i upór. I stał tak podczas całej tej rozmowy o kwestii życia i dachu tych pisklon, które swą nędzę jemu zawdzięczały, i spod oka patrzył na kazię. Załatwiwszy kwestie bieżących potrzeb, zwróciła się do dzieci, twarz jej się rozjaśniła prawie dziecinną uciechą. Wzięła delikatnie za ucho Staśkę i zawołała. A teraz baczność. Ojcze nasz mówi Hela: zdrowaś, Władek, a ty, gołębiarzu, wierzę. Niech no mi kto się zmyli. Ocie naś, któź jeś, zaczęła świergotać hela, zwracając się do obrazka Częstochowskiej. Józef, jak powoli sięgnął ręką, zdjął czapkę. Andrzej powstał z kuferka, chłopcy półgłośnym szeptem wturowali. Kazia patrzyła na ołowiane niebo za oknem i poruszała ustami, powtarzając serdecznie modlitwę. I była ta izba jak szary padł ziemi pracowitej i znojnej, na której zakwitł jakby złocień. Ta kobieta, kwiat polny, a nad nią z świergotem unosiło się ku Bogu malutkiej Heli Ojcze Nasz. Za drzwiami czekała Tomaszowa i na głos pacierza zajrzała także. Józef jak się obejrzał i usunął. Wejdźcie, toć was nie zjem mruknął. Kazia rozdawała jabłka i serdeczne słowa. Dzieci skakały z uciechy, dumne, że żadne się nie pomyliło, i wszystko żegnało ją, cisnęło się, coś jeszcze opowiadało, i otoczona tą gromadką wydostała się wreszcie na schody. Józef, jak skłonił się, wyciągnęła doń rękę. Zatem liczę na pana, rzekła. Nic nie odpowiedział, obejrzał się czy Tomaszowa nie patrzy, i pocałował jej rękę. Poszli na strych. Pokój na poddaszu pełen był zakamarków z oknami jak wyloty olbrzymich harmat. I tu było pełno ludzkiego mrowia i tu ciasno od sprzętów bez żadnej wartości. Ambrozik, kaleka o jednej nodze, siedział u warsztatu stolarskiego i rzeźbił w dębinie. Stary jego ojciec mieścił się w kącie ze swą introligatorską prasą i narzędziami. Na ziemi siedział chłopak z ogromną głową i bawił się skrawkami papieru. A na łóżku leżała dziewczynka woskowo blada, suchotnica widocznie. Ambrozikowa, matka, żona i opiekunka całej tej rodziny powitała Kazia uśmiechem prawie wesołym. Paniusiu złocista, a toć nam się zdały wieki, żeście do nas nie zajrzeli. Myśleliśmy, nieszczęście jakie, cośmy się z julką namodliły. Ojciec, pani przyszła! krzyknęła, trącając na drugim łóżku leżącego mężczyznę. Ten ciemniały był i głuchy zapewne, bo podniósł głowę i odparł kaszląc. Coś by kwiecie czuć. Gorzej mu, rzekła Kazia, podając chorej dziewczynie wazonik kwitnący. Podeszła do warsztatu, przywitała rzeźbiarza, spytała starego introligatora o robotę, spytała o Wicka, czy nie spsacił całumajstra, o Kazika, czy mu się ręka zagoiła, dała jabłko chłopcu i wreszcie zawołała Andrzeja, by obejrzał rzeźbę. Śliczna robota, zdecydował szczerze. Udała mi się, uśmiechnął się uradowany Ambrozik. To do ołtarza, proszę pana, do kapucynów. Cały dębowy będzie, to słupek koło cyborium. Odpryskuje mi tylko krew dębina. A nie klnij poganinie, upominała żona, a jeszcze o ołtarzu mówiąc. Podała taboret Andrzejowi, spojrzał na nią ważnie. Był cały ślicznie artystycznie rzeźbiony. I to wasza robota? A moja, to z tych czasów, kiedy tu jeszcze pani do nas nie wstąpiła. Nie było chleba, ledwiem ze szpitala wyszedł, nuda i nędza żarła. Chłopcy coś niecoś zarabiali, ale nas tyle tu kalek. Ani się najeść, ani z głodu zdechnąć, a najgorzej nuda. Ja, panie, bez roboty? Trup, Chory, słaby, kaleka. Takiego ludzie zdrowe popchną, podepcą i tyle. Aż tu raz? Kazik mi przynosi kawałek olszyny, drugi raz kawałek, trzy no dłódka miałem, ni warsztatu, ni żadnego narzędzia, bo wszystko szpital zjadła, ani nie myśleli, że żyw zostanę. Nie śmiem pytać chłopca skąd ma drzewo. Zrozumiałem, że ukradł. Jak przyzna się, trzeba go będzie sprać i kazać odnieść. A tu do tego drzewa ręce mi się trzęsą. Zacząłem robić, jakby mi zdrowie i życie wróciło. Ten ci dalek jest. Żona mówi, że trzeba go do kościoła dać, bo grzeszny, ale jak na niego patrzę, to mi się zdarza, prędzej rękę dam sobie uciąć. Ręki waszej szkoda ucinać, śliczne te wasze roboty, nie myślnicze. Jeszcze ja nie tak umiem. Matko, pokażcie panu skrzynkę. Kobieta dobyła z kuferka mały przedmiot i przez fartuch podała go szepcząc. I by pani nie dojrzała, bo to dla niej on dłubie nocami, dla pani, co ją nam Bóg dał jako swego anioła stróża. To pańska żona? Oj, łaskę ma panu Pana Jezusa, musiała panu taką żonę matkę wymodlić, wypocić. Musi ją też pan miłować, miłować jako duszę. Dajże wam Boże jasną dolę i zdrowie i dziadki piękne jako one złociste. Józef! Opowiedz panu, jak to było z nami. Ano, jak pan widzi, tylko ja nie miał warsztatu, ojciec pras, julka i teść łóżek, wicek butów, żeby na robotę iść. I co dzień pykawy kwakał i kukał, a ziąb był, a głód. Ot, co było od temu trzy miesiące. Wicek bosy poszedł żebrać. Co było robić? No i patrzajcie. Wicek wrócił karetą z panią. Obejrzała nas, pogadała mało wiele. I w mig postawiła nas na nogi, po nas poszła do innych, tak ci dla całej posesji opatrzność przywiózł, karetą bestia przywiózł. I zaśmiał się serdecznie Ambrozik i ze śmiechu tego oczy mu zwilgodniały, że, że jej rękawy musiał obetrzeć. Andrzej obejrzał się na kadzie, siedziała na łóżku suchotnicy i rozmawiała z nią, poczuła jego wzrok i powstała, zaczęła się żegnać. Tomaszowa zabrała książki oprawione i wyszli żegnani błogosławieństwem. Nieprawda, że to niepospolite artysta i zdrowe, dobre dusze mają wszyscy, rzekła, schodząc na dół. Mój Boże, bogaci czuliby się najnieszczęśliwszymi, obarczeni tylu chorobami i kalectwami, bluźniliby i wyrzekali. Ja ambrozików tak lubię serdecznie. Im się zdaje, że ich wspieram, a to oni mnie krzepią i są mi dobroczyńcami. I szli dalej. Z piętra na piętro, od nędzy do nędzy, od starości bezsilnej do młodości bez opieki i kierunku, od choroby bez środków liczenia, do nałogów nabranych w rozpaczy, wśród bezrobocia i złych instynktów, zrodzonych z głodu i brudu i buntu, biedy ocierającej się co chwila o zbytek, i apatii, ze zwierzęcenia i cynizmu. Gdy obeszli całą prawie posesję, Andrzejowi się wydało, że jak Dante piekło i czyściec zwiedził. U Tomaszowej żony dorożkarza zakończyli. Tam też Wierzbicki otrzymał swą listę z notatkami Kazi i pieniądze. Wytrząsnęła całą sakiewkę, zliczyła, zmieszała się i rzekła do męża po francusku. – Pożyczy mi pan piętnaście rubli do jutra? – Niech pani bierze wszystko, rzekł wysypując garść złota. Ola Boga, ile tego klasnęła rękami Tomaszowa. Cóż, teraz uwierzycie, że mąż pani zaśmiał się. A właśnie, że nie. Dałby ci ta mąż żonie tak naraz. O, prawda, obiera się to o każdy grosza. Na hulankę to go zawsze stać. Kazia porachowała złoto, schowała je i pożegnała Wierzbickiego. Pa! Pa padam gonił za nimi. Wsiedli do karety, torba była pusta, konie ruszyły ostro, znudzone czekaniem. Przeklina Pan w duchu swoją ofiarność nie było ani szczególnej przykrości, ani przyjemności, nuda, zaduch, brud i przymus. I to w ten sposób spędza Pani całe dnie. Mniej więcej. W mojej kamienicy bywam raz na tydzień. Resztę pracuję z Ramszycową. Ona ma szwalnię, ochronę, lecznicę, przytułek dla dziewcząt upadłych i rekonwalescentów. Co dzień rano zgłasza się do niej rzesza biedaków, których potrzeby należy sprawdzać. Jest co robić. A wczoraj wieczór omalci biedacy i protegowani nie zostali bez opieki. Chciała pani wszystko rzucić. Nie rzuciłabym ich dla fantazji lub zniechęcenia. Mój Boże, żeby nie oni, czy byłabym tu dotychczas, dali mi cel, pracę, myśl, zajęcie, wszystko co zdrowe i silne. Wjechali na marszałkowską. Oni to mój świat, a to jest, było i pozostanie mi cudze i najcięższym obowiązkiem. Spojrzała na zegarek i zatrzymała Walentego. Ja tu wysiądę, mam sprawunki dla domu na dzisiejsze przyjęcie. Dziękuję panu. Wyskoczyła, skinęła mu głową i weszła do sklepu. Powóz ruszył. Przed ich domem ujrzał Andrzej Radlicza, który na niego czekał. Co to? Nie w grodzisku? spytał po przywitaniu. Downer mnie nastraszył, kazał się szanować. I gadają ludzie, że ci widziano z żoną na mieście. Czy mi nie wolno? Ano nie, bo nie wiedzą co to znaczy znaczy, żem był z wizytą u teścia. Mam dość, Het, z ojcem i kwasów domowych. Chodź na górę, ale cię uprzedzam, że swego wrzosu nie będziesz oglądać, chyba, że zostaniesz na obiad. Bo to zostanę, jeśli zaprosisz? Takeś, stęskniony jej widoku, zaśmiał się Andrzej. No, wolałbym więcej, jak widok, ale uczę się małym zadowalać. Weszli do gabinetu Andrzeja, rozłożyli się wygodnie, zapalili papierosy. Barańska leci na ciebie, rzekł. Dowiaduje się, kiedy do niej przyjdziesz. Co, ładna bestia? Ładna, tylko ordynarna i głupia jak karp. Nie lubię takich. To trudno. Taką celinę niełatwo znajdziesz. Było się nie żenić. Miałbyś dotąd. Myślisz, ja wątpię. Dowiedziałem się wczoraj wielu rzeczy od Markama. Max już tam był od roku, tylko ja byłem ślepy. Ostatecznie powiem ci szczerze, odpadłam niechęć zmywania jednego szału drugim, odurzenia się, by zapomnieć. Żałuję swej rozpaczy, bólu, żalu dla takiej podłości i fałszu. Chcę odpocząć i zapomnieć. Zmęczony jestem. Radlicz spojrzał na nią ważnie. Wydał mu się zmieniony, zamyślony, poważny i spokojny. Wyglądasz na kandydata do rekolekcji i spowiedzi roześmiał się. Może znasz amatora na mieszkanie Celiny. Młody goldmark je weźmie dla Klary. Ile chcesz za całe urządzenie? Dwa tysiące byle się pozbyć. Chodźmy po obiedzie do teatru. Spotkamy goldmarka. Dziś u nas fix, nie mogę. Nie możesz opuścić fiksu u siebie? Człowieku, co się z tobą dzieje? Ty gotowyś się zakochać w żonie? W czyjej? No, no w swojej. Andrzej ramionami ruszył. Wszystkich po sobie sądzisz odparł i zadzwonił. Pani wróciła? spytał lokaja. Wróciła. Powiedz, że pan radlicz będzie na obiedzie. Rozmawiali dalej i po chwili Andrzej spytał. I jakże się skończyło z tym twoim wrzosem sprzedałeś Kołockiemu nie przestał mnie napastować zapomniał no, zrobił swoje dużo hałasu skandali kompromitacja kobiety i poszedł dalej wyobrażał sobie że mnie dokuczy źle trafił radlicz pomyślał że i jemu się nie udało andrzej nie był na żonę zbuntowany nie odgrażał się do domu przyrość był jakby gotów Czymże go zjednała? Lokaj oznajmił obiad. Radlicz zajął miejsce obok razie i badawczej jej się przyglądał, ale twarz jej była jak zwykle pogodna i spokojna, zachowanie swobodne. Czy ta kobieta jest z lodu, czy z kauczuku? Pomyślał z głuchą złością i chęcią, by jej dokuczyć, wyprowadzić z tego spokoju. Słyszałem, że z zakładu protegowanych Ramszycowej uciekło siedem panienek, rzekł. Będą panie miały nie lada kłopot z odnalezieniem tych zbłąkanych owieczek. Wcale sobie tego kłopotu nie zadamy. Siłą się nie rekrutuje i siłą się nie zatrzymuje. Mm? Więc to jest zakład istotnie filantropijny. Biedaczki tam restaurują siły i mają utrzymanie w razie stagnacji w interesie. Chociażby odparła spokojnie. Chore psy i konie też mają przytułek. Zresztą, co do ucieczki owych siedmiu, musiał to pan słyszeć od Wolskich, bo to nieprawda. Kto się z piekła chciał wydostać i wydostał, ten nie wraca. Wolski dziś pewnie będą z narzeczonym, mruknął prezes. Niech no on mnie spyta o posak, odpłacę im za wszystko, rzekł Zajadle Andrzej. Czyś oszalał, zaśmiał się Radlicz. Gotów zerwać, a wtedy nie osy będą, ale szerszenie. Ten człowiek wart pomnika obok Zygmunta. Urwie jeden łeb chydrze. Żeby tak jeszcze kto tobie łeb urwał, zaśmiał się prezes. To jednak dziwne, ozwała się Kazia. Nie ma dwóch zdania wolskich. Każdy je ma za plotkarki i oburza się, ale każdy słucha ich plotek, powtarza, i każdy się ich boi i każdy je przyjmuje. Ciekawym, co innego zrobić, kiedy ich nie można powywieszać, odparł Andrzej. Zagotować duży kocioł w rządku, nająć nad nimi mieszkanie i zalać zdecydował z całą powagą Radlicz. Ręczę, że na taki wypadek nie ma paragrafu w karnym kodeksie. Ale nie ma też paragrafu na plotki i fałszywe nowinki. Nie. To jest kunszt. Szekspir powiada, farbiarska sztuka niczym jest wobec sztuki czernienia cnoty, dodała Kazia poważnie. Obiad się skończył. Przeszli do salonu na kawę. Dużo osób się spodziewasz? spytał prezes. Około trzydziestu. Wyobrażam sobie, co by to były gdzie indziej za rejwach, a ty ani dbasz, ani się kłopoczesz. Ale za to kłopocze się za mnie ciocia Dąbrowska. Co tydzień w przeddzień wpada i biada godzinę jak ty dasz radę? A ja właśnie daję radę, bo mi nikt w zarządzie nie pomaga, ani się wtrąca. Was dwóch to jakby jeszcze dwóch gości, ani mnie musztrujecie przedtem, ani krytykujecie potem. No, ja Bogu dziękuję, że sam nic nie obrywam, rzekł Andrzej z uśmiechem. Co prawda, czasem nawet warto. Uśmiechnęła się i wyszła do jadalni. Radlicz wstał także. Zostań rzekł Andrzej. Niech ci Wolskie tu zobaczą i niech się wściekną. Albo jeszcze więcej rozplotą mruknął prezes. Dałem za dwa tysiące prezentów i co to pomogło? Kaziu zawołał Andrzej, czy radlicz ma zostać czy nie? Naturalnie zostać, jeśli chce odpowiedziała swobodnie. A będę miał z kim flirtować? Wśród kilkunastu pań chyba znaleźć kogo nie trudno. Radlicz został. O ósmej sakramentalnie pierwszy dzwonek się odezwał, a w pół godziny potem salon i gabinet były pełne. Nikt nie zawiódł. Za wiele mówiono o młodych Sanickich ostatnimi czasy, aby ktokolwiek nie przyszedł osobiście się przekonać, co się stało. Ale ciekawość nie miała pastwy. Andrzej nie wyglądał na desperata. Przeciwnie, był jak rzadko wesół i uprzejmy. Prezes promieniał. Kazia w bardzo ładnej, eleganckiej toalecie bawiła gości, uśmiechała się, opowiadała o chorobie macochy, wypytywała o brukowe nowinki. Ostatnia, jak zwykle, przyszła Dąbska, Spytała z przyzwyczajenia: Nie ma tu Julka? I nie czekając odpowiedzi, wpadła do salonu, zaczęła witać na prawo i na lewo i dożeglowawszy wreszcie do wolnego fotela, zawołała. Wiecie pewnie odkazie ostatnią nowinę ode mnie? No, przecie to się stało nad tobą na drugim piętrze. Downarowi się rozeszli. E, brednie, zaraz tu będą oboje. Nie będą. Ona jest u Orzelskich, to fakt. To było do przewidzenia, zdecydowała tajemniczo mama Wolska. Żeby kobiety miały charakter, każda powinna to uczynić, zawołała profesorowa Kęcka, sławna z tego, że mężowi zostawiła władzę i głos tylko na wykładach. A oh, jakby to dobrze było, westchnął Radlicz. A pan co o tym może decydować? Oburzyła się Dąbska. Jak to mogę? Czy jest istota bardziej zawadzająca, jak mąż? Dzwonek po chwili do salonu wszedł downar. Aha. Sam, szepnęła Tunia triumfująco. Idealnie, tylko ja downarową ustąpię innemu, dodał szyderczo Radlicz. Wszystkie panie utkwiły wzrok w nowo przybyłem, a on się witał powoli, zatrzymywany wciąż. A gdzież pani? spytała Tunia nareszcie. Trochę niezdrowa. Odparł obojętnie i poszedł dalej. Jak ten niedźwiedź umie jednakże blagować? No, i pomyśleć, że w jego wieku i na jego stanowisku jeszcze sobie pozwalał, dorzuciła Wolska. Co chcieć, znany ateista, westchnęła stara Markamowa. Towarzystwo było w komplecie, starsze panie skupiły się około kanapy, panowie młodsi bawili młode mężatki i panny, w gabinecie prezesa już wind kwitł. Kazia przesuwała się od grupy do grupy, a ciocia Dąbrowska, patrząc na nią tak swobodną, drżała z niepokoju o kolację. Rozmowy były rozbite, swoboda zupełna, gwar rósł, mieszał się z dźwiękami fortepianu, wybuchał niekiedy kaskadą śmiechów, sprzeczką graczy przy windowych stolikach. W jednym kącie zebrała się gromadka mężczyzn niewinciarzy. Był tam Szpanowski, Felix Sanicki, Downar, profesor Kęcki, Ci... Debatowali nad społecznymi kwestiami, reszta towarzystwa bawiła się kosztem bliźnich lub flirtem. Kazia, której obowiązki gospodyni nie pozwalały zająć się czymś lub kimś wyłącznie, spoglądała tylko czasami ku ojcu i uśmiechała się do nic daleka, a on był pełen zadowolenia i szczęścia, że ją widzi wesołą, panią tych zbytków i przepychu, kochaną i szanowaną ani przeczuwał poczciwiec, ile pod tym blaskiem i świetnością było goryczy, ile w jej pogodzie i spokoju było przymusu i męki. Radlicz flirtował zawzięcie i obserwował Andrzeja, który był w świetnym humorze, bawił panie, śmiał się i dowcipkował i wodził oczami za żoną. I Kasia spotkała go też w jadalni, gdzie wyszła na chwilę z jakimś poleceniem do służby. Służę dziś jak poczciwy koń, rzekł z uśmiechem, szukając syfonu na bufecie. Rana mnie piecze, pić mi się chce, głowa boli, ludzie mnie zanudzają i pytam, po co to wszystko? Dla bóstwa, które się światem nazywa, odparła, podając mu szklankę i syfon. No nie, dla świata bym się tyle nie fatygował. Chciałem dziś pani dogodzić. I dogodził pan. Dziękuję. Ojciec taki szczęśliwy. Zawsze ojciec, tylko ojciec, a pani? Ja dziękuję. No, niewiele pani zużywa zapał na wdzięczność. Odwróciła oczy zmieszana. Nie mogę. Nie umiem inaczej szepnęła. No, względem mnie szczególnie żachnął się. Kaziu, rozległ się za nimi głos Domski. No, zaproponuj śpiew Jadzi Wolskiej. Wolska szkipi, żeby się dziewczę zaprodukowało. Co to? Ty tu z mężem flirtujesz? winszuje, A pani ją posądzała o kogo? No, chociażby o Bukowieckiego. Ale panie Andrzeju, czy ten rejent Iwicki przyrósł do wina? Przeflancować go do panny Zofii? Zaraz. Przepraszam, że wam przeszkodziłam. Kazia wyszła do salonu, więc Domska dodała. Zaczynam mieć nadzieję, że będzie jeszcze z pana porządny człowiek. Nawraca się pan. To dobrze. Ma pan szczęście, że pan na taką kobietę natrafił, inna dawno by pana porzuciła. Tak, inna, która by umiała kochać lub nienawidzić, która by miała krew i nerwy. Ale ta ruszył ramionami. Nie kocha, pana nie szaleje. Dziwna rzecz, tyle pan uczyniłby ją zjednać i zdobyć, zaśmiała się ironicznie. Z salonu rozległ się śpiew. Jadzia wolska męczyła, Asra Rubinsteina, Dąbska zatkała uszy. – Panie boskie, czemu to nie haftuje, nie maluje, nie robi koronek? – sygnała rozpaczliwie. – Dla Bukowieckiego i to dobre – zaśmiał się. – Kazia ślicznie śpiewa, słyszał pan? – Kazia śpiewa? Nie wiem, nawet zdziwił się. Wyszli do towarzystwa, przyłączyli się do oklasków i do próśb, o jeszcze cośkolwiek. – Doprawdy, nie mogę, nie jestem przy głosie, fatalna akustyka w tym salonie – broniło się dość miękko dziewczę – Oj, co tam? Dobrze i tak. Niech pani daje, zdecydował Bukowiecki. Toć kupę nut pani przyniosła. Nie mogę sama akompaniować. To ja służę, ofiarowała się Kazia. Ja bym mógł, mruknął radlicz złośliwie. Przyniesiono nuty. Za grzechy żywota pokutował z kolei Moniuszko. Odśpiewało dziewczę pieśń wieczorną. I ciekawość, po co to się drzeszek, budowna Rdo szpanowskiego, a córka pana jak skowronek śpiewa i musi temu akompaniować. Po kątach drwiono i krytykowana, ale przy fortepianie rozlegały się pochwały i podziękowania, czym podniecona artystka wykonała jeszcze jakąś włoską barkarolę i oznajmiła, że, że jest wyczerpana i że za wiele dymu jest w pokoju, co fatalnie na głos wpływa. Kazia wstała od fortepianu. Gwar powstał i nikt prócz niej nie słyszał mruczenia radlicza. Jeśli dym na ten głos szkodzi, powiesić ją co rychlej w wędzarni. Jak pani może tym fałszom wturować? To kuncz dopiero. Fałszy słyszę od rana do nocy. Można do tego przywyknąć. Lokaje oznajmili kolację. Powstał ruch ogólny, zamieszanie chwilowe, szukanie dam do par i przejście do jadalni. Ciocia Dąbrowska użyła. Stół był zastawiony elegancko, pełno kwiatów, kryształów, mnóstwo apetycznych zakąsek. Co za śliwki i o tej porze. Ciekawe ile kosztują. Torty za skromne. Muszę kazji zrobić uwagę na drugi raz. Ale co będzie z I Ona zawsze lekceważy majonez. Tylko ma talent służby wymusztrować. Co prawda, to prawda. Miała też Kazia dobrać pary. Przyznały to jej matki, panien na wydaniu, nawet Wolska, widząc obok córek dwóch dawnych kolegów Andrzeja, i stara Zaleska spostrzegłszy rejenta i wiskiego przy Zośce. Stara Markamowa dostała prałata bełwickiego i siedziała na pierwszym miejscu. Domska miała radlicza. Na szarym końcu komenderując wzrokiem służbie, siedziała Kazia z Downarem Otóż i nasze wtorki przepadną, rzekł do niej. O, jak mi ich serdecznie żal. Bo czy taki tłok może być przyjemnością, mruknął. Na biesiadzie, mawiali starożytni, nie powinno być ucztujących mniej jak gracji i więcej jak mus. Gromadą ucztują tylko barbarzyńcy. Na te stracone wtorki przyjdę do pani, jeśli wolno. Zagra pani i zaśpiewa dla odeńca? Zapewne sam będę przez jakiś czas. Żona pańska wyjechała. Wyjechała. Gadają już pewnie, że na zawsze, ale wróci, mówił to bez zapału i bez troski. Wróci, bo się zmartwi o domy i kapitały. Wie, że ja się tym nie będę zajmować. Już parę razy wyjeżdżała. Głupstwo. Umilkł na chwilę i dodał jakby do siebie. Postawili Mickiewiczowi pomnik, a ja nie dałem grosza. Głupcem był. Litwin czysty i napisał trzech budrysów, za to bodaj mu w piekle Polki służyły. Profesor zatem i Jagiełły w sercu nie nosi. Jagiełło odpokutował za życia, kolega. Zresztą może nie śmieli z niego w oczy drwić koroniarze, kupę Litwy za sobą miał. A że go żona nie cierpiała i lekceważyła, za to ją świętą omal zrobili. Poświęciła się, Litwina poślubiła, żywcem na męki się dała, nieboraczka. Wiarę mu dała, koronę mu dała, furda przy tym szczęście. Co to? Chirurg w historyka się bawi? Zagadnął opodal siedzący profesor Kęcki. O, coś się zgadało, mruknął Downer i umilkł. Nie bawcie się, doktorzy, historią, bo podobno cholera jest w Warszawie, rzekł stary markam. Dlaczego by nie była? Gdzie osiemdziesiątych ludności źle się odżywia, źle mieszka i źle się odziewa, tam musi być brud, głód i choroby. A jednak ta nędza miejska ma urok, bo gromadami zmykają ze wsi, rzekł Szpanowski. Miliony dajemy na dobroczynność, a bieda się mnoży przerażająco westchnęła Markamowa. Taka to i dobroczynność. Co? Pan twierdzi, że Warszawa mało robi dla ubogich i potrzebujących pomocy? Wiele robi, bo tworzy tych ubogich i potrzebujących. Gdzie jest żebrak, to dowód, że znajduje się taki, co za wiele ma. Zuchwały i silny kradnie słaby i nikczemny żebrze i tak być musi, bo jest u kogo kraść i u kogo żebrać. Boże, jaki ten downar nudny, szepnęła Tunia Doradlicza. Na raucie jeszcze o chorobach prawi. Tu się Bukowiecki odezwał. U nas pod kamieńcem w cukrowni u Markusa Lewi zbuntowali się robotnicy, zatłukli pisarza. A prowodra widziałem na dworcu w Kajdanach. O, a Wołodyjowskiego też pan pewnie widział, rzekł z miną naiwną Radlicz. Nie, nie znam tego, odparł Bałaguła. To pan kawał czasu przespał. Niektórzy tłumili śmiech, narzeczona sponsowiała, mama Wolska spojrzała piorunująco na malarza. Sekundę ciszy, którą przerwał głos panieński z drugiego końca stołu: Pan się na tym nie zna. Suknie, klosz już wychodzą z mody. Co? Kto ci mówił? podchwyciła Dąbska. U Hersego mają już fasony nowe z Paryża. Rozmowa rozbiła się znowu na pary, tematy i zlała się w gwar i szum coraz żwawszy w miarę spożytych delikatesów i spełnionych kieliszków. Nareszcie ruszono od stołu, panowie się ulotnili na cygara i papierosy, w salonie damy zabawiały się dość cennie, pozbawione męskiego elementu, panienki spacerowały po kilka pod rękę lub udawały, że przeglądają ilustracje. Był to dla gospodyni najcięższy moment, To też Kazia po chwili zajrzała do gabinetu i spojrzała błagalnie na męża. Zrozumiał ją, rzucił papierosę i ją wyciągać młodszych panów. Ożywiła się atmosfera w salonie. Opadnięto radlicza, prosząc o deklamację. Po kątach flirtowano w przyspieszonym tempie. Starsze panie, syte nowin i wrażeń kulinarnych marzyły o odwrocie. Radcowie żwawiej kończyli robry. Nareszcie około północy masowy odwrót pożegnanie, uściski, trochę zamieszania w przedpokoju z kaloszami i damskimi kapeluszami, moje uszanowanie do mojego widzenia, jakże nam było przyjemnie prosimy o nas nie zapominać, całe rączki dobranoc i za ostatnim gościem zamknęły się drzwi. Na schodach jeszcze żywe rozmowy, w bramie chwilami tręgi ze stróżem i dyskami i fala gości wylała się na ulicę do oczekujących karet, dorożek lub na piechotę do domu. Uff, odsapnął Andrzej rozpinając tu żurek i rzucając się w fotel. Jakbym cepem machał takim zmęczony, to ci wynalazek idiotyczny? Trudno, kto by musi przyjmować, zdecydował prezes. Ja miałem bardzo porządną partię. Wygrałem siedemnaście rubli. Powinni ojciec oddać Kazi za fatygę, albo mnie za piękną reprezentację. Mówił to umyślnie, bo znał dziwactwo starego, że o ile na wydatki był szeroki, o tyle wygrany w karty ruble dusił jak sknera. Prezes udał, że nie słyszy. Ogromnie mi się pić chce córuś, dostanę filiżankę herbaty z cytryną? Kazia zajęta porządkami w jadalni odpowiedziała pośpiesznie. Dostanie tatko i dalej gospodarzyła. Mogłaby spocząć nareszcie, zawołał niecierpliwie Andrzej. Cała ta gromada gości krytykuje nas teraz i wiesza, a my mamy ich oszczędzać. Co mają krytykować? Przyjęcie było porządne, bawili się doskonale. Kazia przyniosła mu sama herbatę, zatrzymał ją za rękę, spojrzał serdecznie. Takaś bielutka i mizerna, zmęczone dziecko, siądź tu przy starym, cały dzień gdzieś latasz, wcale cię nie widziałem dzisiaj. Masz, dam ci coś dla twej hołoty, złóż rączki. I wysypał jej na dłonie całych siedemnaście rubli wygranych w winta. Andrzej wybuchnął śmiechem. Świat się kończy, czy ojciec ma gorączkę? Spojrzał zdziwiony pytająco. Jeszcze nikt nigdy w życiu nie dostał od ojca tych pieniędzy. Bo nie miał w życiu prawdziwego dziecka. To jest córki. Tobie miałem dawać może? Miałeś i tak za wiele na gałgaństwa i głupstwa. No, usiądź córuś, pogaweń ze starym. Dobry dziś dzień. Mogłabyś się do mnie uśmiechnąć i nawet pocałować na podziękowanie. Wszystko, co tatuś chce, uśmiechnęła się, objęła go za szyję, ucałowała. Dziękuję za grosze. Bardzo w porę przyszły, bo siedzę w długach. Pewnie u Salomona Pipermenta na lichwie. Tak źle jeszcze nie. Honorowy długu męża. Ja żonie daję, a nie pożyczam. Widzisz? Podziękuj i jemu. Twoje drapi chrusty będą rychło miały rentę. A ty, Jędrek, nie chcesz herbaty? Herbaty? Powtórzył budząc się z chwilowej zadumy Andrzej. Nie, herbaty nie chcę. Myślę o tych ludziach, co tu dziś byli, śmieli się, dysputowali, bawili. Czy też który był szczery? Był z pewnością jeden. Doktor Downar. Dlategoś go sobie wybrała do kolacji. Tak, to moja flama jedyna, prawdziwa, o którą właśnie nikt mnie nie posądzi. Masz słabość do doktorów, widocznie. Zmarszczyła na sekundę brwi i nic nie odpowiedziała. Zwróciła się do teścia. Tatuś jutro, żyję mojego towarzystwa. Dziś zmykam, czeka mnie jeszcze po tej bitwie o brachunek potłuczonego szkła i porcelany. Kwestia nadzoru. Dobranoc. Pocałowała go i wyszła do jadalni. Dzięki Bogu. Wygraliśmy, rzekł cicho prezes do syna. Uspokoiła się i zostanie, w jakim ja strachu byłem wczoraj wyglądała cicha i słodka, ale to cicha woda. Byłem pewny, że wszystko przepadnie, że wyjedzie z litu się, oszczędza ją. Andrzej milczał. Ja bym bez niej żyć nie potrafił, a żebyś wiedział, jak pomimo wszystko zazdroszczą jej nam. No, mnie nie mają czego, ani ja sam tak bardzo mym losem nie zachwycam się a no mniejsza potrzebuje spokoju i dlatego ustępuje. Dobranoc ojcu. A tymczasem goście nakarmieni i zabawieni wracali do domu i streszczali wrażenia wieczoru. Ma? Budujący wpływ ma Downarna Sanicką, mówiła Marka Mowa do w karecie męża. Toć podobno oboje należą do kliki tego maniaka twardowskiego, co zakłada falanstery na Kaukazie. I ona wcale prawie nie uczęszcza na nasze sesje. ma polecone jej rodziny ubogie dotąd nie były uspowiedzi. A kto ją wie, może i sama nie bywa. Co człowiek znosić musi dla miłości bliźniego? Muszę ją oszczędzać, bo zupełnie zawojowała prezesa. Zaczepić ją, to stary zamknie kasę dla nas. Jaką on wynalazł gdańską szafę, zamruczał sennie markam. Suknia senickiej pewnie kosztowała parę set rubli, mówiła zawistnie Mania Wolska. A co jej to szkodzi? Za swoje nie kupiła. Takie nędzarki jak złapią bogatego męża, tracą i marnują tysiące jak plewy. Zresztą musi się ładnie ubrać dla radlicza, a ten Andrzej ślepy, głupi, bezeceństwo takie toleruje we własnym domu. No, i radlicz skończony szubrawiec. Andrzej z nim hula. On nie cierpi tej klępy. Radże jej nie potrzebuje pilnować. To plotki o tym pojedynku. Celina wróciła, tylko zmieniła mieszkanie, bo prezes tego wymagał. Kazia. Zeszkapiała, mówiono w kompanii domskiej. No i Radlicz już ją ignoruje. Ona nigdy furory nie zrobi. Niko jest bez życia, za parę lat świeżości straci i będzie kompletnie bez uroku i wdzięku. Ta dużo w życiu nie użyje. Nie ma temperamentu, nie będzie się podobać. No, jakoś stary pospędzał do kupy swą trzutkę. Andrzej był wyjątkowo uprzejmy, ciekawym, czy długo z nim będzie spokój. Mówił Felix Sanicki do żony. Wątpię, ona dla niego za poważna i delikatna, za młoda, żeby mieli dziecko, odparła pani. Ma, wyśmienite były te kapary. Nie wiesz, kupne? pytał Dąbrowski, człapiąc piechotą chmielną. Nie miałem czasu spytać kazim. Pewnie kupne, ale majonez u nas lepszy. Bażanty trochę wysuszyli, torty nieoptyczne. Zresztą udało się, ale ja zawsze jedno powiem: ona za wiele rachuje na służbę, lekceważy i ryzykuje. Uda się sto razy, a potem może być nieszczęście. Dobrze że oni bogaci, ale ona powinna bardziej serio traktować swoje obowiązki. Kiedyś pożałuje. Ten gałgan się w niej zakocha. Jest na tej drodze. A ona mu wszystko wybaczy, daruje naturo coś stworzyła kobietę, ileś na to zużyła skrawków kwiatów, gwiazd i piasku. A coś nam kazało to kochać, ileś nam w łby nakładła cielęcego mózgu. Kopnąłbym cię i plunął, żebyś nie siedziała we mnie, monologował Radlicz, wyglądając, w której knajpie jeszcze się świeci. Downar był już u siebie samowładnym władcą mieszkania, ten jeden nie krytykował ani myślał o raucie. Zapalił lampę w salonie, otworzył fortepian, uśmiechnął się sam do siebie i począł przebiegać jedną ręką po klawiszach. Potem zaśpiewał: Urodziliśmy się litwinami, jakby był na Smolnej. Mścił w ten sposób dole Jagiełły i Budrysów.